No, ale trudno powiedzieć, nie wiem. No ale to właśnie dziady mają to, to no, do mają siebie, to do siebie, tak. I ja też miałam to do siebie, że byłam wykorzystywana jako taka jakaś... No ale ta Janda, to jak no, nie Janda. Ale to też zabawne, bo to nie ja, przy tylko reżyser. A ja tylko aktor wykonuje tak. Polecenia. Ale i co, nic nie sugeruje reżyserowi? Akurat tam nic nie sugerowałam, dlatego że byłam za młoda, żeby cokolwiek sugerować. Poza tym podobało mi się to bardzo, co mam wykonać, bo to wydawało mi się bardzo takim ciekawym aktorskim zadaniem, więc w ogóle byłam zachwycona. Później wróciła pani do Warszawy. Tak, potem wróciłam do Warszawy. A co się stało? No właśnie tego też nie wiem dokładnie. O. Zawsze wymyślam sobie jakieś wersje. No to na proszę, użytek prasy. Wersja 1927, po prostu. No to przecież chyba powiedzą później. Ale jak to ja? No po prostu już miałam dosyć siedzenia w tym pociągu. Zawsze wiesz, na drodze. Ale żeniona, bo tam taka już taka... Mieszkałam, ale ciągle wracałam tu, bo tu miałam narzeczonego. I różne sprawy. I ja właściwie tutaj miałam wrażenie, że tak, że zasadniczo siedzę w pociągu. Ona, Janda, jednak nie. Siedzę w pociągu, bo to była jedna. Bo było kilka. Drugi powód to był taki, że jak... że ja pracowałam. Słyszałaś rok temu, to było napisane, że Janda mówi niedziela, przekazuje takie wolne dni córce, i wtedy ja bo ona obchodzi. Czułam się bardzo taka samotna. A czułam, że... Narzeczony w Warszawie. Narzeczony, no więc tak, jechałam do Warszawy, albo czasami nie mogłam jechać, jechałam i tak się czułam i tak nie mogłam oswoić Krakowa do końca. To druga sprawa, a trzecia to jeszcze taka, że wydawało mi się, że Kraków podobnie, jest takim miejscem, Janda, gdzie ludzie za bardzo wtykają nos w nie swoje sprawy bez przerwy. Słyszycie krakowianie? Tak. Ja miałam takie poczucie, że tam takie jakieś plotki, trochę miałam wrażenie, że tam jest trochę jak Dulska, jak mam takie mieszczaństwo, takie trochę dulsko-podobne. No ale to było lata temu, teraz się zmienili na pewno, No ale takie, miałam takie poczucie, że tam jest tak coś takiego tam szemrze. A ja byłam młoda, byłam w Nowym Jorku wcześniej i moim marzeniem wtedy było mieszkanie w Nowym Jorku. W Nowym Jorku można było robić, co się chce. Tak. I to było moje marzenie. Takie miejsce, gdzie nikt nie będzie komentował tego, co ja robię, gdzie nikt nie będzie mnie znał i nikt nie będzie chciał mnie ułożyć w